fala hejtu zaczęła się około 2 miesięcy temu, kiedy umieściłam niewinny post a propos LGBT+. Nie zgadzam się z seksualizacją dzieci w szkołach i z wybudowaniem hostelu, który miał powstać dla homoseksualistów w trudnej sytuacji. Ja jako warszawiak uważam, że są dużo ważniejsze potrzeby Warszawy, warszawiaków. No i ten hejt niestety trwa do tej pory. Nie wiem dlaczego. Ja wygłosiłam swoje poglądy, mam do tego prawo jako obywatel Polski. I widać, że ta tolerancja ma działać tylko w jedną stronę. Kiedy mniejszość, jakaś mniejszość nam coś narzuca, my mamy się na to zgadzać, najlepiej nic nie mówić i siedzieć cicho, a jak powiemy słowa sprzeciwu, to ja jestem tego przykładem, że można człowieka naprawdę zniszczyć, bo w moim przypadku były wysyłane pisma, aby mi odebrano medale, wyrzucono z kadry narodowej, do sponsorów, de facto, aby mnie pozbyć mojej pracy. Tak więc można, jak widać, uprzykrzyć życie, nie tylko mi, ale równie innemu człowiekowi z różnej profesji życia. Korzystając z okazji, chcę wszystkim podziękować, którzy wsparli mnie, bo to daje mi skrzydeł, pokazuje, że nie jestem sama. Zresztą większość z nas myśli podobnie i bronimy wartości chrześcijańskich, tradycyjnej rodziny. I właśnie dzieje się coś dziwnego, że my o taką zwykłą normalność musimy teraz walczyć. To jest coś nieprawdopodobnego. Cieszy to, że jednak większość z nas myśli podobnie.